Ja się przysłuchiwałem tutaj tej przekomarzance z takim zainteresowaniem na te tak zwane programy, bo była kwestia o ZUS-ie. Nikt nie mówi o tym, żeby poza Konfederacją, żeby znieść przymus płacenia tego horrendalnego haraczu na ten niewydolny system emerytalny. Podatki dochodowe, które trzeba zlikwidować. Bon edukacyjny z prawdziwego zdarzenia trzeba wprowadzić, żeby w końcu nasze szkolnictwo z tej zapaści się podniosło. To jest w ogóle niezrobione. Służba zdrowia jest w kompletnej zapaści, bo tam komuna jest wprowadzana i państwowe regulacje kolejne, zamiast pozwalać Polakom na przykład wybierać, czy chcą prywatną czy publiczną. I to wszystko leży. Tego nie jest, o tym się w ogóle nie mówi. Są rozwiązania na świecie, które można na przykład skopiować. Najlepszy na świecie, najbardziej wydajny system singapurski na przykład, który w dużej części jest prywatny rzeczywiście. W pewnej części tam, gdzie teoretycznie nie da się ubezpieczyć, wchodzi państwo. Chociażby są takie rozwiązania. Copy, paste. Nie musimy wymyślać prochu na nowo. Wystarczy zrobić a nie cofać się w tej komunie do PRL-u coraz bardziej. Kolejki coraz dłuższe. Ludzie umierają czekając na SOR-ach i my udajemy, prawda, że reformujemy służbę zdrowia. Tak samo udajecie, że reformujecie wymiar sprawiedliwości. Jak adwokat mogę powiedzieć, jest coraz gorzej. Coraz gorzej to funkcjonuje. Ludzie nie tylko są źli na sądy, dlatego że przegrywają. Teoretycznie, statystycznie co drugi przegrywa. To jest normalne. Ale dlatego, że coraz wolniej funkcjonują. Przedsiębiorcy nie mogą się doczekać na wyroki w sprawach gospodarczych przez wiele lat. Ile teraz trwa proces gospodarczy? Wie pan, czy pan nie wie? Pozwolono nam zmienić sądy? Nie pozwolono nam. A byliśmy pierwszym ugrupowaniem, które zaczęło. Ja się cieszę, że panowie wywołali mnie. Konfederacja, wolność i niepodległość.